Dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Bezpieczny kredyt 2% będzie kontynuowany w 2024 roku, ale w nowej formule. Mamy nowy rok, a skoro jest nowy rok, no to warto wprowadzić nowe podatki. I tych podatków nowych będzie kilka w tym 2024 roku. Jeżeli płacisz gotówką, Kasjer może nie wydać Ci reszty i może nawet odmówić sprzedaży towaru. A zaczynamy od bezpiecznego kredytu 2%, bo z BGK mamy informację dotyczącą osiągnięcia ustawowych progów limitów dopłat w bezpiecznym kredycie 2%. 90% jest wykorzystane, jeżeli chodzi o limit na lata 2023 no i 2024, tak naprawdę. Dlatego od 1 stycznia 2024 BGK publikuje w biuletynie informacji publicznej BGK komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków przez banki kredytujące. Od dnia następnego, czyli od 2 stycznia 2024 roku, program Bezpieczny Kredyt 2% kończy się. No, z tym, że tak do końca nie jest, no bo już rząd zapowiedział, że jest gwarancja wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania w 2024 roku. Mówimy oczywiście o nowym rządzie. Bezpieczny kredyt 2% w obecnej formule zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą. No i jeszcze tutaj szczegółów. Nie znamy, ale mówią o tym, że naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, które Wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Istotnym założeniem jest także mniejsza presja na rynek mieszkaniowy związany z tym wpływ na wzrost cen oraz precyzyjne adresowanie pomocy państwa. No zobaczymy, czy im się to, to, czy im się to tak uda. No Tutaj Tomek Narkun na Twitterze napisał o tym, że rząd zabezpieczył środki na dofinansowanie do zakupu pierwszego mieszkania, czyli kredyt w nowej tej wersji będzie kontynuowany, ale prace legislacyjne sprawia że nowa forma dopad wejdzie w życie od drugiego kwartału tego roku. Czyli teraz bezpieczny kredyt się kończy no, wraz z nowym rokiem. 2 stycznia już nie będzie można tych wniosków składać ale pewnie za kilka miesięcy znowu ten bezpieczny kredyt wystartuje właśnie w tej nowej formule, czyli mamy takie 4 miesiące dziury kredytowej, tutaj mówi Tomek, Tomek Narkun, no zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, no i pamiętajmy o tym, że są tam te już jakieś pierwsze, może nie konkretne, ale pierwsze istotne informacje, że ma być bardziej korzystny ten kredyt dla osób mniej zarabiających, czyli pewnie oprocentowanie będzie niższe dla takich osób, nowy kredyt ma premiować osoby z dziećmi, czyli pewnie też, jeżeli ktoś będzie miał dzieci, to oprocentowanie może być niższe, no i możliwe, że właśnie najlepiej zarabia zarabiający będą z tego wykluczeni, czyli prawdopodobnie będą tam jakieś progi dochodowe. No w tym momencie jeszcze dokładnie nie znamy konkretów, no ale te konkrety mają być nam przedstawione już na początku tego 2024 roku, czyli całkiem niedługo. Chciałem Cię poinformować o partnerze dzisiejszego odcinka, a jest nim firma XTB. I jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje, bo nie chcesz zacząć inwestować w akcje, to na XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%, więc myślę, że jest to. Interesująca, interesująca oferta: jeżeli nie przekroczysz 100 000 euro obrotu miesięcznego, to tej prowizji po prostu nie płacisz. A prowizja to też jest jedna z tych pułapek giełdowych o niej akurat dzisiaj nie będziemy, nie będziemy mówić. No i jeszcze jedna informacja: jeżeli chcesz się dalej edukować w kontekście giełdy, to XTB niedawno robiło taką konferencję XTB Investing Masterclass. Gdzie rozmawiali eksperci o inwestycjach, ale też m.in. o sztucznej inteligencji. Można bezpłatnie odebrać nagrania z tej konferencji. Wystarczy się zarejestrować w, pod linkiem, który jest w komentarzu i też w opisie filmu. O ja oczywiście do tego Cię zachęcam. Kredytach zostajemy, bo mamy informację o tym, że wakacje kredytowe będą na nowych warunkach, będą z progiem dochodowym, ale ten próg dochodowy jest dosyć łagodny. No i oczywiście banki mówią, że to jest totalnie niepotrzebne, no ale ciężko, żeby mówiły cokolwiek innego. W końcu dla banków to jest obciążenie. Oczywiście ja tutaj absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby słuchać jakoś tak bardzo mocno banki, bo ja przypomnę, że jeżeli chodzi o zysk netto banków, to w tym 23 będzie absolutnie rekordowy, oczywiście jeszcze. Pełnych danych za 23 nie znamy, ale ze względu na wysokie stopy procentowe, ta marża odsetkowa banków jest bardzo wysoka, więc banki naprawdę w Polsce są w dobrej kondycji. I tutaj, biorąc pod uwagę te nowe wakacje kredytowe, to będą pewne warunki. Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych będzie rata przekraczająca 35% dochodów, tak? Czyli, no jeżeli mamy właśnie ratę, która te 35% naszych dochodów przekracza, to będzie można można skorzystać. No i tutaj ja widzę taki pierwszy minus, chyba że nie doczytałem, możliwe że, że tam jest jakiś taki zapis, ale z tego co kojarzę, no to będzie taki sztywny limit, nie ma czegoś takiego jak, jak na przykład złotówka za złotówkę, czyli jeżeli po prostu ta nasza rata to będzie 34%. Jeżeli chodzi o dochody, to w ogóle się nie łapiemy na wakacje kredytowe. No od 35 już się łapiemy, więc tutaj no, pewnie będą osoby, które nie załapią się ze względu na no, dosłownie dochód 20 albo 30 zł za, za duży. Więc to jest myślę, że dosyć istotna sprawa. Wysokość wskaźnika rata od do od dochodu oceniana będzie na podstawie wniosku konsumenta o zawieszenie wykonania umowy. No i tutaj jeżeli chodzi o. Ten projekt, to w rządowym projekcie spora zmiana ułatwiająca skorzystanie z funduszu wsparcia kredytobiorców, bo wcześniej można było skorzystać, kiedy rata przekraczała 50% dochodów, a teraz będzie 40% dochodów, czyli znowu ten próg też jest obniżony, tak? Czyli mamy wakacje kredytowe, mamy tę możliwość wsparcia właśnie z tego funduszu wsparcia kredytobiorców. Łatwiej będzie też spełnić inne kryterium kwalifikujące funduszu wsparcia, czyli dochodu na osobę po zapłacaniu raty. Podniesiono. Maksymalną miesięczną kwotę dopłaty do 2,5 tysiąca z 2000 i wydłużono okres jej otrzymywania. No czyli tutaj no dosyć mocno rząd idzie na rękę kredytobiorcą. No i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o autorów projektu, no to też mówią o tym, że od drugiego kwartału 2023 można zauważyć zmniejszoną skalę wnioskowanego wsparcia z tego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Główną przyczyną spadku jest spadek w gospodarstwach domowych współczynnika rata do dochodu poniżej 50%. 50%. No teraz to będzie właśnie te 40%, czyli gdy rata przekracza 40%, 40 dochodów. No i tutaj biorąc pod uwagę właśnie ten Właśnie te programy pomocowe, no to można łatwo zobaczyć, że jest tutaj pewien problem. To znaczy, tutaj bierzemy wyłącznie jakby ratę do dochodu i to jest teoretycznie proste w obliczeniu, no ale zauważmy, że osoby o niskich dochodach no, mogą czuć się troszeczkę pokrzywdzone, no bo tutaj, jeżeli ktoś ma na przykład w kredyt powiedzmy na poziomie 3600 zł i ma dochód 10 tysięcy złotych, to pomimo tego, że ten dochód, który pozostaje mu do rozdysponowania, jest bardzo duży, no ponad 6 tysięcy, to on będzie w stanie dostać takie wsparcie. Ale jeżeli ktoś ma na przykład dochód, nie wiem, 3000 tysiące złotych, a powiedzmy powiedzmy ratę kredytu 1000 zł, to mimo tego, że ten dochód do rozdysponowania właśnie po tym zostanie był mały, to jednak on nie będzie się łapał właśnie na ten właśnie na te dodatki, to znaczy no, na te wakacje kredytowe, więc tutaj wiele osób uważa, że jest to troszeczkę, troszeczkę niesprawiedliwe, no bo też mówimy o tym, że no, single właśnie, który zarabia 10 tysięcy i ma ratę 3600 jest w zupełnie innej sytuacji niż ktoś, kto utrzymuje 4-osobową Rodziny, i mają, ta rodzina ma dokładnie taki sam dochód. No tutaj można powiedzieć, że te wakacje kredytowe tego nie uwzględniają, nie rozróżniają właśnie tych, nie rozróżniają właśnie tych sytuacji. No i tutaj koszt wakacji kredytowych został oszacowany na maksymalnie 3,6 miliarda. Znacząca kwota, no ale o wiele niższa niż to było jeszcze w 2022 roku, jeżeli chodzi właśnie o te wakacje, o te wakacje kredytowe. No i tutaj niektórzy mówią, że wakacje dublują się ze specjalnym funduszem. No, bo mówimy o tym właśnie, że jeżeli chodzi o wakacje, no to to jest od 35%, a ten fundusz wsparcia kredytobiorców 40%. To są bardzo zbliżone te warunki. Niektórzy mówią, że powinien być jeden mechanizm dla osób, które mają problem z obsługą rad. No, a tutaj okazuje się, że ktoś może się załapać i na jedną, i na, i na drugą pomoc, więc no, to jest taka dosyć ciekawa sytuacja. I też jest jeszcze druga sprawa, no, o której też no, banki mówią. Tak, Związek Bankowców Polskich głównie tutaj mówi, że jest pewna nierównowaga. No, tak to, tak to, myślę, że można, tak to myślę, że można określić, no, bo jeżeli mówimy, o tych wakacjach kredytowych. Nie mamy tam do czynienia z rozróżnieniem między ludzi, którzy brali kredyt zmiennoprocentowy, a stałoprocentowy. No i tym stałoprocentowym rata nie wzrosła. A mimo to, no według tego, co w tym momencie wiemy, oni też będą mogli skorzystać właśnie z, tych, z, tej, formą, z tej formy pomocy, no gdzie to jest tak naprawdę sprzeczne z logiką właśnie tej formy, no bo to ma być dla ludzi, którym wzrosła rata. Stałoprocentowcom, no nie wzrosła ta rata, mimo to się będą właśnie na to, na to łapali. I jeszcze jedna, ostatnia, ostatnia sprawa, no że my widzimy tutaj pewną nierównowagę, tak to można określić. No bo przy starych kredytach 35% raty uważamy za problematyczny poziom, tak? No bo ten e, wakacje kredytowe można wziąć, kiedy rata przekracza 35% dochodu, tak? Czyli mówimy o tym, że ten problematyczny poziom to jest 35%, ale przy udzielaniu nowych już, już nie. Więc no to jest też myślę, że dosyć specyficzne. Właśnie wiele osób zastanawia się, czy sam próg 35% jest dobrze ustawiony. Niektórzy mówią, że to jest dość nisko, gdy weźmiemy pod uwagę, że podobny wskaźnik przy udzielaniu nowych kredytów wynosi 40-50%, tak? czyli inaczej podchodzimy do kredytów starych, inaczej do, do kredytów nowych. No więc to też jest... Dosyć specyficzne. No i tutaj też no, kilka ciekawych spraw, no bo Tomek Narkun tak samo pisał o tym, że będzie można skorzystać w pierwszym kwartale 24 tylko w marcu, styczeń, luty nie, potem raz w drugim, raz w trzecim i raz w raz w czwartym. Jeżeli chodzi o ten dochód, jak będzie liczony, to będzie średnia za ostatnie 3 miesiące. No i tutaj, biorąc pod uwagę e, jakieś limitów w kwocie kredytu, na razie tego czegoś takiego, czegoś takiego nie ma, ale ludzie też się pytają o no, pewną dosyć istotną sprawę, no bo tutaj cały czas mówimy o dochodzie. A co z ryczałtowcami? To znaczy, co z ludźmi, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, rozliczają się ryczałtem i one dochodu nie mają, oni mają przychód. Bo w ryczałcie nie rozlicza się kosztów, tak? czyli, czyli my, my mamy tylko przychód i tylko na tym możemy operować. No więc tutaj przyznam, że nie znalazłem jakichś takich informacji odnośnie ryczałtowców, może zostali pominięci. No zobaczymy, jak to będzie, jaka będzie ta ostateczna wersja, czy rzeczywiście to, czy rzeczywiście to, to przejdzie. No, jeszcze kilka tych niewiadomych mamy, no ale w każdym razie już jakieś takie pierwsze istotne informacje się pojawiają. Pierwsze pieniądze z KPO już w Polsce, chodzi dokładnie o 5 miliardów euro z programu Repower UE. I tutaj, biorąc pod uwagę tę kwotę, nie jest zaskoczeniem, tylko już w tym momencie mamy oficjalną informację, że wpłynęły te 5 miliardów euro. Przypomnę, że ten program Repower UE no jest głównie nastawiony na to, żeby przezwyciężyć kryzys klimatyczny, uniezależnić się od rosyjskich paliw, paliw kopalnych. I tutaj mówimy o tym, że Głównymi celami tego programu jest oszczędność energii, dywersyfikacja, dostaw energii, przyspieszone wprowadzenie zmian, energii ze źródeł odnawialnych w celu zastąpienia paliw kopalnych w, w domach, więc też no, inwestorzy już. Powoli mogą domyślać się na przykład, jakie spółki konkretnie na tym, na tym zyskają. Oczywiście no to jest na razie pierwszy, pierwsza część 5 miliardów. Jest złożona też petycja o to, znaczy złożona, została złożona, złożony wniosek o kolejne miliardy. Chodzi tutaj o 6,9 miliarda. Euro, Komisja Europejska ma około 2,5 miesiąca na ocenę złożonego wniosku o wypłatę pierwszej transzy z KPO. To znaczy, że pod koniec marca, marca, najpóźniej w kwietniu, pieniądze z KPO powinny płynąć do Polski. Przypomnę, że KPO to program, z którego Polska ma otrzymać prawie 60 miliardów euro. No i w tym są oczywiście dotacje oraz też, oraz też pożyczki. I tutaj no jest dosyć. Interesująca sprawa, no bo coraz częściej słyszymy informacje z branży, że z tym KPO mogą być problemy. No bo ja przypomnę, że pieniądze z KPO muszą być wydane do końca 2026 roku. Niektóre inwestycje, rządy, samorządy, prywatne firmy zaczynają już realizować za własne pieniądze w oczekiwaniu na transfery z Unii Europejskiej. No ale właśnie wiele tych programów jeszcze nie ruszyło. Wiele tych inwestycji nie ruszyło, dlatego że nie ma KPO. I będzie bardzo duży problem, żeby do 2000, końca 2026 wydać te, te pieniądze, no bo to są potężne potężne pieniądze. Czy my zdążymy? No, branża już wyraźnie apeluje i mówi, że praktycznie nie ma szans. Ostatnio czytałem artykuł, w którym pan Dariusz Blocher, czyli obecnie prezes Unibepu, wcześniej prezes Budimexu Wielkiej polskiej spółki Budowlanej mówił, że praktycznie w tym momencie nie ma szans na to, żebyśmy wykorzystali do końca 26 te, te, te wszystkie pieniądze. No zobaczymy jak to będzie w każdym razie tutaj minister nie wyklucza negocjacji z Unią Europejską, jeżeli tutaj mówimy o tym, że, że, że te pieniądze nie zostałyby wykorzystane, a tutaj biorąc pod uwagę Minister Funduszy Polityki Regionalnej Katarzynę Pełczyńską Nałęcz powiedziała, że nie jest w stanie zadeklarować czy do ustalonego terminu 2.26 koniec 2.26 uda się zainwestować wszystkie fundusze z KPO, ale możliwe, że będą jakieś negocjacje właśnie z Unią, z Unią Europejską. No zobaczymy, czy nam się uda. W każdym razie no jest to myślę, że bardzo istotne. No bo to, że my będziemy płacić za KPO, jest już pewne, a to, że dostaniemy całość KPO, to jeszcze pewne nie jest. No i to byłby dosyć duży problem, jakby się okazało, że my musimy KPO spłacać, ale nie dostaniemy wszystkiego ze względu na to, że nie zdążyliśmy. Jest taka możliwość. Mamy nowy rok, a więc też są nowe podatki. Wiem, że wszyscy cieszymy się ze względu na to, że są nowe podatki, no bo te podatki idą na różne instytucje państwowe. Dzięki temu nie ma kolejek do lekarza, czy nasza infrastruktura jest, jest idealna. I nie mamy żadnych problemów. Dlatego bardzo dobrze oczywiście, że od nowego roku będą kolejne podwyżki podatków bądź wprowadzane nowe podatki. No i tych podatków kilka będzie od początku 2024 roku i też w latach kolejnych kolejne, kolejne będą wzrośnie opłata paliwowa, podwyżka nawet 5 groszy na litr od 24 wzrośnie, jeżeli chodzi o benzynę, diesel oraz, oraz gaz, tak samo jak w 23 wzrosła, tak samo w 24 też wzrośnie. No i tutaj biorąc pod uwagę 23, to stawki wzrosły o 13,3%. A to jest jeden ze składników cen paliwa. Od stycznia 2024 roku zauważmy: benzyna silnikowa 195,74 na 1000 litrów, olej napędowy 422 ,12 zł groszy i gaz 238,90. 8 groszy. Czyli oznacza, że na, dla benzyny wyniesie 2 grosze na litrze. Mówimy o wzroście tej opłacie, opłaty paliwowej. 3 grosze wzrośnie opłata za gaz, a najwięcej wzrośnie diesel. Za diesla wzrośnie niecałe 5 groszy na litrze. I oczywiście to są 2, 3, 5 groszy, pamiętajmy, że to, to jest na litrze. Tak? Ile, my tego wszystkiego, ile my tego wszystkiego tankujemy? Wpływy z tej opłaty zasilają Krajowy Fundusz Drogowy 80% i Fundusz Kolejowy 20%. 20%. Ja przypomnę, że też od nowego roku będzie szła do góry, z tego co kojarzę, o 5%. O 5% akcyza na alkohol. To do 2027 ona ma rosnąć o 5% w, każdy, w każdym kolejnym roku. Więc w 2024 znowu urośnie, czyli mamy paliwa, mamy, mamy alkohol, mamy też nową opłatę do sklepów. Już od 1 stycznia ministerstwo ujawniło, ile dokładnie zapłacimy. Opłata za jednorazowe opakowania wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. No i nowa opłata od plastiku będzie doliczana do każdego opakowania jednorazowego. Znamy już konkretne stawki. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, kto będzie musiał płacić taką opłatę, Opłata, opłatę ściągną od klientów te sklepy, w których prowadzone, się, prowadza się do obrotu jednorazowe opakowania z plastiku, tworzyw sztucznych, czyli jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego, jednostki gastronomiczne, automaty wydające. Wydające napoje. No i tutaj mówimy o tym, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska powiedziało nam, ile przyjdzie zapłacić za poszczególnie opakowanie jednorazowe. Za jednorazowe plastikowe kubki zostanie doliczona opłata 20 groszy. Opakowanie na żywność 25 groszy ogroszy opłaty. No tutaj i mamy całą informację o tym, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi właśnie o tę opłatę za 1 kg odpowiednich opakowań. Tworzywa sztuczne najwięcej 2,70, opakowania po środkach niebezpiecznych 2 zł, opakowania wielomateriałowe złoty 70, a z amelinium złoty 40. No tutaj to są te takie największe opłaty. Jeszcze metale żelazne 80 80 groszy. Sklepy też mają zadbać o Cykli. Przepisy narzucają na przedsiębiorców również obowiązek zapewnienia odpowiedniego odzysku. Wymóg dotyczyć będzie przedsiębiorstw, którzy do oprotu wprowadzają towary wytworzone m.in. z olejów smarów czy opon pneumatycznych. No tutaj mówimy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, choć jakby Unia Europejska chce, żeby producent był odpowiedzialny za cały cykl życia, życia produktów i jakby do tego się to wszystko sprowadza, tak? Czyli mamy paliwa, mamy alkohole, mamy, mamy plastik i tworzywa sztuczne ogólnie, więc kilka tych nowych podatków jest od 2024 roku, a w przyszłości jeszcze szykują nam się kolejne, kolejne podatki, no bo już w listopadzie mówiono o tym, że... Mogą być trzy nowe źródła dochodów unijnego budżetu, i Parlament Europejski, właśnie miał głosować za zmianą regulacji w sprawie zasobów własnych. I tutaj mówimy, że te trzy nowe źródła dochodów, to jest budżet, do budżetu, to są z handlu uprawnieniami do emisji, ETS-y, opłaty z mechanizmów dostosowywania cen na. Granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz tymczasowych statystycznych zasobów własnych opartych na zyskach przedsiębiorstw. I tutaj właśnie mówimy o tym, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, był właśnie taki, taki plan. No i ostatnio informacja o tym, że. Te, Polska zrezygnowała z prawa weta właśnie w tym przypadku. To znaczy wiele osób uważało, że my po prostu to zawetujemy, bo rzeczywiście no, dosyć mocno będzie to obciążać te kraje, no, które już dosyć mocno są obciążone ze względu na emisję CO2. To Polska jest tym krajem, który jest mocno emisyjny, i tutaj w Polskę dosyć mocno, to, dosyć mocno to uderza. Od razu wiem, co teraz będzie w komentarzach, bo no niestety, ale musiałem wziąć takie źródło, które no, nie do końca lubię, nie do końca uważam, że jest obiektywne. Chodzi mi o portal w no to moim zdaniem z obiektywizmem ten portal ma wspólnego tyle co ja z baletem, ale niestety na zbyt wielu portalach nie znalazłem tej, tej informacji, a rzeczywiście, no rzeczywiście to jest fakt. Czyli tutaj Polska zrezygnowała z prawa weta w sprawie tych trzech nowych unijnych podatków, no, które rzeczywiście będą obciążały Polskę. Biorąc pod uwagę artykuł na w Polityce, no, czego mogliśmy się spodziewać? Oczywiście on mówi o tym, jaki to Tusk jest zły, a jaki PIS jest dobry i najlepszy na świecie, ale tutaj biorąc jakby pod uwagę, jakby wyciągając z tego taki konkret, no to mówimy o nowelizacji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, w której zawarty jest pakiet pomocy dla Ukrainy na najbliższe 4 lata, opiew op op opiewający na 50 miliardów euro. Orban to zawetował. No i tutaj mówimy o tym, że w pakiecie tym zwiększającym wydatki unijnego budżetu łącznie o 66 miliardów znajduje się także tak zwany pierwszy koszyk dochodów własnych unijnego budżetu, czyli trzy nowe podatki unijne, właśnie ten 25% udziału w ETS-ach będący do tej pory dochodami budżetów krajowych, czyli podatek od śladu węglowego oraz ten podatek korporacyjny. No i tutaj my zrezygnowaliśmy jednak z prawa weta, mieliśmy takie prawo, mogliśmy to próbować zawetować, jednak stwierdzono, że, że z tego nie będziemy korzystać. Czyli to też jest jakby kolejne, to są kolejne podatki, które będą wchodziły no, od przyszłych już lat, ale od tego 24 już kilka tych nowych opłat, nowych podatków będzie. Mamy dosyć specyficzną sytuację, bo ja już o tym informowałem i to z tego co pamiętam kilka miesięcy temu, ale mamy wstępne porozumienie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w tym momencie w sprawie przepisów o domniemanie... Etatu. O co tutaj chodzi? To no, chodzi mniej więcej o to, że bardzo dużo osób, które pracuje w Uberze na przykład, czy w Glovo, to nie pracują w Uberze w Glowo, tylko mają swoje biznesy i oni są tam zatrudnieni B2B. Jakby Unia Europejska twierdzi, że no to jest bez sensu, to jest trochę oszukiwanie, bo e, oni świadczą usługi na przykład tylko dla Ubera i to Uber powinien ich za zatrudniać na etat, a nie zrzucać na nich pewne, e, pewne formalności. No i tutaj Unia chce to jakoś ustrukturyzować, więc twierdza, że jeżeli będzie domniemanie takiego etatu, no to będzie ktoś musiał przejść właśnie na umowę o pracę, nie będzie mógł świadczyć usług B2B. Tylko tutaj jest pewien problem, narodził się taki, taki problem, no bo jeżeli chodzi o te przepisy, one mają dotyczyć właśnie głównie Ubera, głównie, głównie glowo. No ale z drugiej strony może tak naprawdę to dotyczyć praktycznie bardzo dużej liczby osób, które są na takich kontraktach B2B, jeśli spełniają wymogi przewidziane dla umów o, dla umów o, o, o pracę. No bo tutaj biorąc pod uwagę chociażby pracodawców, konfederacje, lewiatan, pracodawcy RP i Federacja Przedsiębiorców Polskich, mówią o spowolnieniu prac nad tymi unijnymi przepisami. Prace nad dyrektywą odbyw odbywałem się pod presją prezydencji hiszpańskiej, która właśnie dobiega końca, rozumiemy nacisk na domknięcie sprawy w tym roku, ale to zbyt ważny temat dla całego rynku, dla całego rynku pracy. No i tutaj właśnie jest pewien, jest pewien problem, i myślę, że to jest taki najbardziej kontrowersyjny problem, no bo mamy, jak mówiłem, wstępne porozumienie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ale odnośnie czego mamy to porozumienie? No właśnie, nie do końca wiadomo odnośnie czego, bo zgodnie z porozumieniem domniemanie ma obowiązywać, jeśli zatrudnienie danej osoby, czyli na przykład właśnie kuriera, spełnia dwa z pięciu kryteriów wskazanych w dyrektywie. Tylko, że same kryteria nie zostały jeszcze podane. Więc no, my w tym momencie nic nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć, no bo my nie znamy tych kryteriów. No w jaki sposób możemy jakkolwiek w ogóle to komentować, jakkolwiek zawierać jakieś porozumienia, jeżeli, jeżeli my nie znamy tych kryteriów? No dla mnie to jest absolutne kuriozum. No, tutaj biorąc, biorąc pod uwagę to, co możemy, to możemy się domyślać, tak? Mówię, na przykład, chodzi o to, czy platforma internetowa nadzoruje wykonywanie pracy, czy ustala odgórne zasady wynagradzania, i tak dalej. Więc to może rzeczywiście, rzeczywiście być, tak? Ale no nie wiemy. I jest jeszcze druga, właśnie sprawa, no, dosyć istotna, zwłaszcza dla pracodawców, dla przedsiębiorców, że. Nie jesteśmy w stanie określić dziś, jakie przedsiębiorstwa spełniają i jakie będą objęte nowymi przepisami, w tym domniemaniem stosunku pracy. Bo to nie może być tak, że jest jeden zawód, który jest pod to podciągnięty, a drugi, mimo że są też takie warunki, to nie jest pod to podciągnięty. Więc tutaj może się okazać, że to nie będzie dotyczyć tylko kurierów, ale naprawdę wiele, wiele osób, które na przykład świadczą usługi głównie dla tylko, tylko dla jednego pracodawcy. I to może być no, bardzo, bardzo problematyczne. No, sam znam przedsiębiorców, którzy no, głównie pracują dla jednego pracodawcy, nie dlatego, że to jest coś niedobrego, tylko po prostu mieli swój biznes, nawiązali jakąś współpracę, okazało się, że ta współpraca jest dobra, jest owocna, więc dalej ją kontynuują i dzięki temu y, obie strony są tutaj zadowolone. No więc to jest, myślę, że dosyć istotnym, y, dosyć istotnym problemem. No, jak mówiłem, wiele rzeczy my tutaj jeszcze nie wiemy. No, z drugiej strony, rzeczywiście, Myślę, że dużym problemem jest u nas na takie zbyt częste proponowanie tych umów cywilnoprawnych, prawnych jakieś samozatrudnienie. No, w tym momencie lewica mówi, że weźmie się chociażby za, za śmieciówki. No tutaj ja wiem, że są dwa obozy, tak? Czyli niektórzy uważają, że właśnie umowy śmieciowe to są etaty, dlatego że tam odprowadzamy dużo do państwa, a jeżeli chodzi o państwo, no nie, nie dysponuje zbyt dobrze tymi. Tymi pieniędzmi, no, ale ogólnie umowy śmieciowe nazywamy te umowy, na których, w, w, w których mamy mniejsze takie benefity odnośnie chociażby, chociażby pójścia na L4, czy odnośnie właśnie odprowadzania składek na emeryturę, no w tym momencie lewica ma się tym zająć, więc zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie, no w każdym razie jeżeli chodzi o tutaj ten zapis, no to właśnie mamy takie dosyć problematyczne to, no bo jeżeli to będzie dotyczyło właśnie wyłącznie poszczególnych zawodów, no to może dojść do sytuacji na przykład, że nierówności dotyczyłyby też pracowników, czyli gorzej traktowane byłby na przykład dostawca posiłków zatrudniony bezpośrednio przez restaurację niż rozwożący posiłki kurier pracujących poprzez platformę no, bo tutaj nie byłoby domniemania etatu, a tutaj byłoby na przykład domniemanie etatu, więc jest kilka. Jest kilka tutaj problemów, no bo tutaj mówimy o tym, że do, jeśli domniemanie właśnie miałoby dotyczyć tylko niektórych pracodawców, czyli tych korzystających z aplikacji internetowych, no bo, bo takie jest jakby to założenie właśnie przy realizacji usług, no to do czegoś takiego mogłoby dochodzić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, no już to wstępne porozumienie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest, ale jakie kryteria trzeba spełniać, tego nie wiemy. Na koniec dwie ciekawostki, pierwsza o której nawet nie wiedziałem. Jeżeli płacisz gotówką, kasjer może zadać pytanie, jeśli się nie zgodzisz, anuluje zakupy. Tak? Chodzi tutaj o, tutaj o bardzo słynne pytanie, czy mogę być winny grosika. I to się okazuje, jeżeli powiesz, nie, nie może pan być mi winny grosika, no, to kasjer może powiedzieć: Ok, w takim razie anulujemy zakupy, i prawo tutaj jest po jego stronie. To jest myślę, że dosyć ciekawa sprawa, o której absolutnie nie wiedziałem. Zgodnie z prawem, kasjer może nawet odmówić sprzedaży, gdy nie zgodzimy się, by był dłużny nawet małą sumę pieniędzy w ramach, w ramach reszty. No, i tutaj, biorąc pod uwagę, jakby nasze prawa i nasze obowiązki, oraz obowiązki sprzedawcy. No one mówią myślę, że dosyć, dosyć jasno. To znaczy, sprzedawca teoretycznie nie ma obowiązku wydania reszty, czyli konsument powinien mieć odliczoną. Kwotę. Kodeks cywilny wskazuje, że w trakcie sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany przekazać nakupującego własność rzeczy i mu je wydać. Z kolei nabywca musi odebrać towar i zapłacić wskazaną cenę. Prawo milczy w sprawie reszty za zakupy. Kasjer nie jest zobligowany do wydania reszty z gotówki. Jeśli przy kasie zostanie zapytany o niewydanie nam grosza, a my się nie zgodzimy, możemy zostać z niczym. Kasjer zgodnie z prawem może nam odmówić wydania towaru i unieważnić transakcję. Ale nie może powiedzieć nie, bo nie, to nie wystarczy, może tutaj być grzywna nawet do 5 tysięcy, no ale musi dać inny powód. Na przykład powodem jest taki, że klient nie zgadza się, by kasjer nie wydał reszty i to już jest odpowiedni e, odpowiedni e, odpowiedni powód, więc no, oczywiście po pierwsze możemy nie płacić gotówką tylko kartą, ale możemy też na przykład mieć odliczone pieniądze na zakupy. No jednak oczywiście, no nie słyszałem chyba o sytuacji takiej, w której ktoś się nie zgadza na to, żeby kasier był widny, grosika i dlatego kasier stwierdza, to nie ma żadnych, to nie będzie zakupów, ja czegoś takiego w życiu nie słyszałem, ale jak, za, jak popatrzymy, prawo jest właśnie tutaj po stronie kasiera. Wielkie strajki rolnicze w Niemczech, rząd zaplanował nowe podatki. Chodzi tutaj o rzecz, o której też mówiłem kilka tygodni temu, czyli kompromis budżetowy ogłoszony przez Olafa Scholza. Tam chodziło o to, że oni przenieśli 60 miliardów euro niewykorzystanego długu, który był poświęcony na walkę z COVID-em, na inny. Inne cele, głównie cele klimatyczne, i tutaj yy, się okazało, że było to niezgodne z prawem, no i teraz muszą szukać gdzieś oszczędności. Więc rząd ogłosił plan zaoszczędzenia 900 milionów euro. Innymi metodami, by nie przekroczyć limitu zadłużenia. I jakie to są te metody? No, właśnie takie, które dosyć mocno wkurzyły rolników, bo w proteście rolników wzięło udział 3000 osób, około 3000 osób, a będą kolejne protesty bardzo możliwe. Chodzi tutaj o wycofanie ulgi podatkowej, do, która doprowadziłaby do sytuacji, że olej napędowy kosztowałby dla rolników 0,25 eurocentów więcej. Koszt podatku samochodowego to średnio 4000 euro na rok. Rolniczy, rolnicy liczą na rozdźwięk w koalicji SPD, SPD Zieloni FPD Nieoczekiwanie przeciwnikiem okazał się niemiecki minister rolnictwa, który stara się argumentować przeciwko wprowadzanym zmianom. Nigdy nie wpadł na podobny pomysł, mówi szef, szef resortu. No i tutaj mówimy o tym, że rolnicy kontynuują strajk. W ostatnim tygodniu kontynuowali strajk. Kilka tysięcy pojazdów zablokowało Stuttgart, gdzie w, miast, w centrum miasta wywieziono cztery ładunki gnoju. No tutaj, biorąc pod uwagę. Te zmiany, o, jeżeli chodzi o te cele klimatyczne, no oczywiście ekolodzy z Greenpeace mówią, że są za i to są zdecydowanie za. Mówią o tym, że obniżenie cen oleju napędowego jest szkodliwe dla klimatu i mówią, żeby rolnicy przeszli na bardziej ekologiczne paliwo. No i tutaj mówimy o tym, że paliwo tutaj odpowiada za 7% emisji dwutlenku węgla, przepraszam, rolnictwo w Niemczech odpowiada za 7% emisji dwutlenku węgla. No ale oczywiście rolnicy się z tym nie zgadzają. No i mówią o tym, że ulga podatkowa nie jest formą dotacji, ale wynikiem tego, że rolnicy dużo rzadziej używają dróg publicznych, a akcyza paliwowa służy właśnie ich, ich utrzymaniu. Więc oni mówią, że nie chcą tak za to, za to płacić. No i też wyśmiali propozycję dotyczącą używania ekologicznego paliwa. Aktualnie nie wymyślono lepszego, odpowiadają ekologowi. Powrót do przeszłości, używajmy koni, pisze inny komentator. No. Przyznam, że, że jeżeli chodzi o tutaj konflikty rolnicy ekolodzy, no ja jednak zazwyczaj jestem po stronie, po stronie rolników, no bo w ekologii bardzo często mamy piękne idee, ale kiedy przychodzi co do czego, no to jak idziemy na przykład na zakupy, to jednak bierzemy to mięsko czy cokolwiek innego, które jest po prostu tańsze. I to jest w dużej mierze. Determinanta, jeżeli chodzi o zakupy, oczywiście odpo odpowiednia jakość też, też jest istotna, ale to, że to mięso jest trochę tańsze wynika między innymi właśnie z tego, że są jakieś, są jakieś mniejsze bądź większe tutaj tutaj ulgi. No podejrzewam, że gdyby żadnych ulg nie było, było zupełnie rolnictwo tak jak chce Greenpeace, no to się okazało, by się okazało, że jednak to żywność jest dużo, dużo droższa. W każdym razie, jeżeli chodzi o Niemcy, no tutaj są zaplanowane Kolejne strajki, no bo Niemcom grozi totalny paraliż. Strajkują rolnicy, koleje i też przewoźnicy, przewoźnicy drogowi. Rolnicy nie odpuszczają i mówią o tym, że chcą zrobić strajk ogólnokrajowy, począwszy od 8 stycznia. W ten sposób chcą zaprotestować przeciw tej polityce rządu, która niszczy opłacalność produkcji, Rolnej. Więc tutaj mówimy o tym, że 8 stycznia no, mogą być Niemcy zablokowani. Kierowcy i maszyniści również strajkują. Mówią też, że antybiznesowa polityka, która pod pozorem ratowania klimatu, niszczy podstawy. Bytu tysięcy rodzin i, i film. Kolejny strajk zapowiedzieli niemiecki związek maszynistów Lokomotyw, który stawia żądania płacowe i socjalne, więc możliwe, że będzie jakiś taki strajk generalny. Wielka demonstracja w Berlinie jest. Planowana na 15 stycznia. Mówi się, że rząd jest skłonny pozostawić rolnikom jedynie ulgę podatkową w odniesieniu do maszyn rolniczych, ale nie zamierza dalej dotować oleju napędowego. No, rolnicy mówią, że nie ma opcji. No i tego 8 stycznia możliwe, że wyjdą rolnicy, a 15 stycznia będzie generalny, generalny strajk. No więc w Niemczech no, nie jest zbyt ciekawie. Zobaczymy, jak to wygląda ekologia czy rolnicy. A na sam koniec, skoro to jest już ostatni materiał w tym roku, no to chciałem Ci życzyć oczywiście szczęśliwego nowego roku. Zauważ na tym obrazku wszyscy są szczęśliwi, ten pan, ta pani. Tutaj dziecko, drzewo nawet jest szczęśliwe, no i Pócian też jest szczęśliwy. Tak sobie ostatnio myślałem, że na przykład na Wigilię, gdyby przyszedł do nas jakiś zbłąkany wędrowiec, to trochę miałbym obawy, żeby go wpuścić, ale gdyby tym wędrowcem był Pódzian, to absolutnie nie miałbym żadnych, żadnych przeciwwskazań. Także życzę Ci, żebyś w przyszłym roku był szczęśliwy cały czas, tak jak właśnie pódzian na zdjęciu. Dzięki bardzo. Szczęśliwego nowego roku! Trzymaj się, cześć!